Program 500+ miał być programem prodemograficznym, a nie socjalnym, tak przypominam. Państwo naprawdę wierzyliście, że on poprawi dzietność. Tak mówiliście wtedy, kiedy go wprowadzaliście i nawet odtrąbiliście sukces, kiedy tam początkowo statystyki ruszyły trochę w górę. Oczywiście, jak w każdym takim programie rozdawnictwa, szybko się okazało, że efekty są złudne, bo po prostu osoby, które i tak chciały mieć dzieci, po prostu przyspieszyły trochę te decyzje, więc otrzymaliśmy taką krótką górkę, a potem powrót do trendu spadkowego, nawet jeszcze szybszego. A więc nie przewidzieliście tego prawidłowo, więc nie znacie się na ekonomii, nie potraficie trafnie prognozować zjawisk. My mówiliśmy od początku, że to nie ma prawa tak działać i mieliśmy rację. Więc to my się znamy na ekonomii, wy się nie znacie na ekonomii, ustalmy to sobie na początku, kto jest w czym dobry, tak? Więc następnym razem posłuchajcie, co mówią ci, którzy wtedy mieli rację. Dobry rząd to taki, który uczy obywateli radzić sobie bez tego rządu. Tak samo jak dobry rodzic to jest taki, który wychowuje dziecko tak, żeby sobie dawało potem w życiu radę bez rodziców. Jak nazwalibyśmy takiego rodzica, który wyjmuje dzieciom pieniądze ze skarbonki, żeby je następnego dnia zabrać na lody? A wy właśnie to robicie. Zły rząd skupia się na tym, żeby po cichu zabierać, a głośno dawać, żeby ludzie czuli się od tego rządu zależni. To bodajże poseł Horała, chyba tak były przecież UPR-owiec, próbował przedstawiać ten zasiłek 500+ jako największą obniżkę podatków, jak taki zwrot podatkowy. Tylko że osoba, która tak mówi, zupełnie nie rozumie ekonomii. Jeśli chcieliście zrobić obniżkę podatków, to trzeba było zrobić obniżkę podatków, a nie tam grzebać lewą ręką w prawej kieszeni. Ekonomia to jest niestety w dużej mierze, czy niestety, psychologia. Jeśli zmniejszamy człowiekowi podatki, to on zupełnie inaczej to odbiera. On zatrzymuje dla siebie większą część niż do tej pory owoców swojej pracy, a więc wzmacnia się jego przeświadczenie, słusznie, że swoją pomyślność zawdzięcza swojej pracy, zaradności, zdolnościom w wykształceniu, a więc ma większą motywację do pracy w ten sposób. Jeśli natomiast ten sam człowiek najpierw będzie zmuszony oddać te pieniądze, które wypracował, a potem dostanie od rządu równy dla wszystkich taki sam zasiłek, na cokolwiek może się to nazywać, tam 500+, może się nazywać premia za przetrwanie, prawda? To właśnie pozbawiamy go przeświadczenia, że warto pracować, bo jak pracujesz, to państwo ci zabierze, a jak zapukasz do odpowiedniego pokoju w urzędzie, to dostaniesz pieniądze. Stwarzacie w ten sposób absurdalny system motywacyjny czy też demotywacyjny, w którym pomyślność w życiu w coraz mniejszym stopniu zależy od własnych wysiłków, starań obywatela, a w coraz większym stopniu od tego, czy on dobrze wypełni podanie o zasiłek. 500+ to są de facto alimenty na cudze dzieci i kupowanie wyborców za ich własne pieniądze. Dziękuję.